Pan przewodniczący, kolejny to jest sprawozdanie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Pana przewodniczącego proszę o przedstawienie. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności odbyła się 4 listopada o godzinie 19. Według listy obecności w obradach uczestniczyło 6 członków, a zatem było kworum. Komisja przyjęła następujący program obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, zapoznanie się z bieżącą korespondencją, dyskusja i zamknięcie obrad. Na komisja nie miała zbyt dużo do obradowania ze względu na to, że wpłynęło 5 pism, które właściwie komisja przyjęła tylko do wiadomości. Natomiast odbyła się szeroka dyskusja odnośnie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej odnośnie poprawy bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. To o godzinie 20:00 na obradę. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Ja tylko chciałem powiedzieć, proszę Państwa, bo to się takie dwie rzeczy zazębiają między Komisją Infrastruktury a Komisją Bezpieczeństwa. Mianowicie po raz setny, ja to do kompletnie razy tym razem będę mówił, aż w końcu sprawa nie załatwiona, ja szybko jedną rzecz chciałem poszerzyć. Nadal nie można chodzić chodnikiem na ulicy Trybuny Ludów, ponieważ spółdzielnia zamontowała tam parking. Argumentem było to, że nie mają gdzie mieszkańcy stawać, w związku z tym, że jest mało miejsc parkingowych. I ludzie idący z lewej strony od ulicy Marmorskiej muszą schodzić albo na ulicę, to jest bardzo niebezpieczne, albo na drugą stronę i odchodzić drugim chodnikiem łukiem. Mianowicie ja się przyjrzałem dokładnie temu miejscu i zaraz za tym parkingiem są prywatne posesje, przy których na pierwszej części tej ulicy, nazwijmy to, zostały postawione wbite słupki uniemożliwiające parkowanie. W związku z tym, że zaraz, to jest taka sama ulica, jak wcześniej spółdzielnia postawiła te znaki. Zaraz potem już można parkować. A więc byłoby miejsce do parkowania, gdyby odpowiednio rozwiązać, no nazwijmy to tak, jak pan mówił, inżynierię ruchu. Dlatego bym prosił bardzo pana przewodniczącego, aby skupić się na tym, jak to jest możliwe, że w pewnym momencie są słupki, potem nie ma słupków, jest zakaz, jest parking i nie można iść chodnikiem. Chodniki są do chodzenia, a nie do robienia tam parkingu tak, żeby ludzie nie mogli w ogóle iść chodnikiem. Na całej długości jest zrobione chodzić na kilka nauku, na kilka aut. Dlatego tutaj pana przewodniczącego bardzo proszę o przedstawienie tej sprawy służbom, ponieważ jest to w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Pana przewodniczącego z Komisji Bezpieczeństwa. Znaczy, ja zgłaszałem tę sprawę, no więc dostałem odpowiedź. Jeżeli parkują na chodniku, proszę zgłosić, będzie interwencję. Natomiast jeżeli nie parkują na chodniku, tylko w jakichś tam zatoczkach, czy na ulicy zawężają przejście, to inżynieria ruchu drogowego ZIKI. Jeszcze może mogę dopowiedzieć jeszcze, bo tutaj chodzi o to, że oni parkują na chodniku, dlatego że spółdzielnia wyznaczyła znaki, że jest tam parking. W związku z tym jest to łamanie przepisów o ruchu drogowym. Postawiła znaki na chodniku, że w tym miejscu wyznacza parking. A jest to ulica, która jest owszem w użytkowaniu prawdopodobnie wieczystym, ale ja nie wiem, spółdzielni oczywiście, ja jestem pod górze, ale nie wiem na jakim odcinku, bo to nie zostało nigdy sprawdzone. To jest tak, że zaraz obok są budynki i tam już są te słupki na przykład. I tam mieszkańcy muszą odśnieżać. Natomiast na tym odcinku jest pusta działka. Ona nigdy nie jest odśnieżana. Także prywatna działka, czyli prywatny chodnik. Czyli dlaczego spółdzielnia położyła tam znaki i ludzie na połowę, to akurat jest pracowne. No właśnie nie wiadomo jak to jest. Panie Janusz. Taką mam świeżą informację dotyczącą zdarzenia sprzed 2 tygodni, kiedy na ulicy Bochenka był pożar. Jak Państwo wiedzą, cały czas walczymy o oznakowanie na tej ulicy i egzekucję tego oznakowania. Powstał komitet mieszkańców, którzy skarżą ZIKIT o uniemożliwienie poprzez złą organizację ruchu na tej ulicy
dojechanie jednostką straży pożarnej. Według tego komitetu straż, która podjechała, nie mogła skutecznie walczyć z pożarem mieszkania zwierzęciu z powodu tego, że ulica po obu stronach była tak zablokowana przez samochody, że ta straż, przejeżdżając przez ulicę Podetworze, ulicy Bochenka nie mogła dotrzeć pod wieżowiec. Dziękuję. Może ja jeszcze odniosę się do tego, co tutaj pan Czarek powiedział, a mianowicie straż miejska nie jest do regulowania przepisów ruchu drogowego czy oznakowania, tylko do egzekwowania. Jeżeli tam znak stoi, to ona przyjedzie, mandat lepi, a nie żeby zmieniała znak. To jest sprawa własna. No to nie jest miejskie. To nie jest miejskie, nic nie zrobi się. Nie zupełnie, to jest droga prywatna. Ale no, bo chęć. Dobrze, kolejne pytanie.